Cześć. Dzisiaj zrobimy beat w stylu Tedego. Intro. Dzień dobry moi kochani, z tej strony Bonifacja, to jest kolejny odcinek Self-Made Beats, w którym witam was niezwykle serdecznie i kłaniam się nisko. Tak jak zwykle moi kochani, dzisiaj przygotujemy sobie beat w stylu Tedego. Utwór, który wybrałem jako utwór referencyjny, to kawałek pod tytułem CTZK, czyli co to za kiks, jeżeli się nie mylę, kawałek o butach, bardzo zresztą przyjemny dosyć, bujający kawałek, mimo że beat jest prosty i dzisiaj spróbujemy stworzyć coś, co będzie jakoś tam nawiązywać do charakterystyki tego beatu, także nie przedłużajmy, zobaczmy z czym dzisiaj będziemy działać. Moi kochani, tak jak widzicie działamy w tempie 134 BPM-ów, więc takim, no powiedzmy, standardowym, jeżeli chodzi o nowoczesne nurty rapu, w których obecnie TD się dosyć sprawnie porusza. Do tego mamy takie, moi drodzy, instrumentarium. Na początek mamy kick, który brzmi tak. Głęboki, fajny, będzie się dobrze wpasowywał w ten kawałek. Do tego mamy snare numer 1, snare numer 2. Będziemy je ze sobą łączyć, żeby stworzyły warstwy, tym samym uzupełniały się nawzajem. Do tego mamy pierwszy hi-hat, krótki, drugi krótki hi-hat. No i mamy hi-hat otwarty, który brzmi tak. Dosyć fajnie, dosyć taki jest treściwy, jeżeli chodzi o częstotliwości. Tutaj mamy, słuchajcie, bas. Zdecydowanie w niższych rejestrach brzmi lepiej. Wtyczka to jest, moi kochani, cytrus. Tutaj nie ma zbyt wielu tajemnic. Nie będziemy przechodzić już przez proces syntezy. Myślę, że syntezy już się napokazywałem w Self-Made Beats, tyle że każdy z was potrafi mniej więcej powiedzieć co i jak w tym kontekście. Tutaj mamy, słuchajcie, bibliotekę Direct Wave. I pianino. Biblioteka nazywa się Grand Piano. Jeżeli nie wiecie, gdzie znaleźć to pianino, to już wam pokazuję. Wchodzicie sobie w folder Packs, do tego tutaj folder Instruments, tak, i w sekcji Keyboard macie kilka bibliotek do wyboru. My mamy bibliotekę Grand Piano, wystarczy ją przeciągnąć tutaj i program automatycznie wam ją otworzy, już możecie grać. Możecie czy nie możecie? Powinniście móc. No właśnie, także możecie grać. Ok, usuńmy sobie ją na razie, bo nie będzie nam tutaj konieczna do szczęścia, ponieważ już ją mamy wgraną. No i tutaj mamy, słuchajcie, syntezator GMS, w którym będziemy tworzyć melodię, która gdzieś tam w tle się pojawia w oryginalnym bicie. U nas będzie grała troszeczkę inaczej. Zresztą akordy też, no chyba będą inne. Będziemy starali się odtworzyć klimat tego utworu, więc jak najbardziej to nam, myślę, że się uda, nie będziemy niczego kopiować, także słuchajcie, wiemy już z czym będziemy dzisiaj działać i swobodnie możemy przejść do budowania sekcji rytmicznej. Sekcja rytmiczna, zatem moi kochani, cóż dzisiaj będziemy robić w sekcji rytmicznej? Postaram się odwzorować mniej więcej to, co było w oryginalnym utworze. Otóż nie będzie to zbyt skomplikowane. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w oryginalnym utworze te hi-hety chodziły troszeczkę od lewej do prawej, u nas będą troszeczkę bardziej statyczne. Ale nie przedłużajmy, moi drodzy, zaczynajmy działać. Na sam początek myślę, że przydałoby się rozłożyć, słuchajcie, snery, co też poczynimy niezwłocznie. Pozwólcie. Tak to mniej więcej brzmi. Słuchajcie, skopiujmy sobie od razu te nasze snery na drugą część pętli. Okej, tak to mniej więcej szło i tutaj, jeżeli się nie mylę, przy końcówce mieliśmy też jeszcze taki mały roll w jednej z pętli, który bardzo mi się, słuchajcie, spodobał i dzisiaj spróbujemy go sobie jakoś tam odwzorować, to jest zdecydowanie za mało, spróbujmy może na 1/6 bitu. Zobaczmy teraz.
Mniej więcej w ten sposób. Jeżeli będzie trzeba, to oczywiście coś sobie później zmienimy. Natomiast na ten moment skopiujemy sobie tę ścieżkę do snare'a drugiego. I brzmi to całkiem, całkiem przyjemnie. Teraz słuchajcie, rozłóżmy sobie hi-hety i myślę, że hi-hety rozłożymy na początek co dwa kroki. OK. I tak samo tutaj, słuchajcie, wejdziemy sobie teraz w pianorola i postaramy się odnaleźć takt numer 4, który jest w tym miejscu. I tutaj, moi drodzy, z racji tego, że będziemy korzystać z pewnych takich przejść związanych z triolami, to sobie tutaj też wkleimy drobną zmianę, jeżeli chodzi o rytmikę hi-hatu. Być może w ten sposób. OK. I tak będzie całkiem w porządku. Skopiujmy sobie tę ścieżkę do hi-hata numer 2. I tutaj, moi drodzy, jeszcze wejdziemy sobie teraz w hi-hat, słuchajcie, otwarty. I spróbujemy wkleić go we właściwe miejsce. Ja sobie tylko próbuję przypomnieć, gdzie on mniej więcej był. Zdaje się, że mniej więcej tutaj. Mniej więcej na każdym takcie i tak naprawdę została nam tylko ścieżka stopy i zobaczmy, co możemy wykombinować. Postaramy się odwzorować oryginalny utwór, zobaczymy, czy nam się to uda bezproblemowo. Słuchajcie, już chyba wiem, w czym jest problem. Nie zmieniłem snapowania siatki. Zmieńmy ją zatem na step. O, i teraz będzie zdecydowanie prościej. Tutaj, moi drodzy, było troszeczkę gęściej, jeżeli się nie mylę, z tymi kickami. Spróbujmy wkleić ich troszeczkę więcej. Nawet chyba było to od tego taktu. Okej, powiedzmy, że się zgadza, już nie wgłębiając się w to, czy dokładnie tak było, czy nie, posłuchajmy sobie jeszcze, jak to brzmi w całości. Jak dla mnie brzmi bardzo, bardzo pozytywnie, wręcz... Jestem nawet bardzo zadowolony z tego, jak rozlokowaliśmy poszczególne elementy i w tym momencie można uznać sekcję rytmiczną za skończoną i swobodnie możemy przejść do etapu kompozycji. A zatem kompozycja. Moi kochani, dzisiaj w kompozycji będziemy mieli tak naprawdę tylko i wyłącznie trzy ścieżki. Wyobraźcie sobie, będziemy mieli melodię, będziemy mieli pianino i będziemy mieli bas. I te ścieżki będą stosunkowo proste, jeżeli chodzi o ich konstrukcję, więc nie zagłębiając się w szczegóły, przejdźmy do pracy. Zacznijmy, moi drodzy, od ścieżki pianina, ponieważ ona będzie newralgiczna dla nadania klimatu, dla nadania charakteru naszemu utworowi. I teraz tak. Przejdźmy troszeczkę wyżej, przejdźmy do oktawy siódmej, bo od niej będziemy zaczynać i spróbujmy wymyślić jakieś fajne akordy, znaczy wymyślić, no umówmy się, ja już wiem.
Za chwilkę będziecie wiedzieć i wy. Moi drodzy, zaczynamy od nutki C, następnie schodzimy niżej do nutki G, a ostatnią nutką wieńczącą nasz akord będzie nutka D sharp. Posłuchajmy. I brzmi to mniej więcej w ten sposób. I ten akord będzie się z większą bądź mniejszą częstotliwością powtarzał przez całą pętlę. Dokładnie tak. Później myślę, że jeszcze będziemy mogli wprowadzić drobne zmiany, na przykład w parametrze velocity, ale zanim do tego zaznaczmy sobie całą partię i przejdźmy do narzędzia strum, które troszeczkę nam przesunie w czasie i już zróżnicuje głośność poszczególnych nut, ale my głośności nie będziemy różnicować na tym etapie, zrobimy to ręcznie i posłuchajmy sobie, jak to zabrzmi. Drobne przesunięcie, ale już tworzy taki charakterystyczny przeskok pomiędzy dźwiękami, co jest moim zdaniem bardzo pozytywne. Tak jak widzicie, ten przeskok nie jest duży, bo dopiero widać go na takim przybliżeniu, ale już słychać, że brzmi to zupełnie inaczej, nie jest tak skomputeryzowane jak do tej pory. I teraz, moi drodzy, tak, zaznaczyłbym na sam początek na przykład nuty górne. I już słyszymy taki ruch w tym dźwięku, dzięki temu, że zmieniamy parametr velocity. Okej. I powiedzmy, że tyle wystarczy. Nie chcemy też, żeby te akordy zmieniły zbyt mocno swoje brzmienie. I w związku z tym myślę, że możemy je swobodnie, słuchajcie, przekopiować dalej. Na kolejną część pętli, na kolejne takty. Ok. Zastanawiam się jeszcze nad tym parametrem głośności. Zobaczmy jeszcze, jak to zabrzmi w całości na tej samej głośności, bo kurczę, jednak nie jestem przekonany. Zobaczmy. Ok, a zobaczmy, jak to będzie wyglądać, jeżeli ściszymy tylko i wyłącznie całe akordy. Ok, i tak jest całkiem przyjemnie i w tę stronę pójdziemy, moi drodzy. Skasujmy sobie to za tym i przekopiujmy te akordy na resztę pętli. Jeśli chcecie, oczywiście możecie wprowadzać więcej zmian na ten moment. Ja poprzestanę na tym, co mam w tym momencie. I moi kochani, tak naprawdę, jeżeli chodzi o partię pianina, to już chyba wszystko. Tak mi się wydaje, więc możemy swobodnie przejść dalej. Zaczniemy, myślę, że od basu. Że nie zaczniemy, bo zaczęliśmy od pianina, ale jako drugi w kolejności niech będzie bas. I w związku z tym, moi drodzy, zejdźmy sobie, bo ponieważ chcemy, żeby to był bas, tak? Zejdźmy sobie niżej. I poczujmy ten soczysty basik w tym miejscu. Zobaczmy, co możemy wykombinować. W oryginalnym utworze ten bas podążał w dużej mierze za stopą i w związku z tym tutaj też tak będzie się działo. Będziemy tylko różnicować bas, w sensie będziemy robić wariacje na czwartym i ósmym takcie, gdzie będziemy robić takie, powiedzmy, przejścia i przejdźmy do tego w tym momencie. Myślę, że na takcie czwartym moglibyśmy zrobić coś w tym stylu. W ten sposób. Następnie zejdziemy niżej. A ponieważ mamy ustawione glajdowanie pomiędzy nutami, one fajnie będą się między sobą ślizgać, za chwilkę zobaczycie. Tutaj przedłużmy sobie to troszeczkę i przejdźmy do nuty F. Dużo wyżej, ale taki skok też nam da fajny efekt, zobaczcie.
całkiem przyjemne, prawda? Okej, moi kochani, teraz takt ósmy. Co możemy zrobić w takcie ósmym? Tutaj będzie troszeczkę mniej kombinowania. Zejdźmy sobie do nutki A sharp w oktawie drugiej. Przedłużmy ją nieco. I spróbujmy, moi drodzy, przejść oktawę wyżej, tak? Dobra. Dokładnie w to miejsce i przeciągnijmy tę nutę w zasadzie do samego końca. I tutaj, moi drodzy, zrobimy jeszcze mały slide note. Zastanawiam się tylko, do której nuty. Może w ten sposób. Ok. I zobaczmy, jak to brzmi. Całkiem przyzwoicie, całkiem pozytywnie. Teraz, moi drodzy, jako ostatni element tego utworu pozostała nam melodia i w związku z tym możemy się nią zająć. Przejdźmy zatem do pianorola i tutaj, moi drodzy, podziałamy sobie troszeczkę wyżej niż w oktawach basowych. W związku z tym przerzućmy się do góry i zacznijmy kombinować tutaj. Melodia będzie dosyć prosta i dosyć charakterystyczna, jeżeli chodzi o długość nut, ponieważ one będą bardzo, bardzo krótkie, zobaczcie. Rozstawione co dwa kroki i zakończymy nutką D sharp. I tak przygotowaną pętlę, słuchajcie, zaznaczmy sobie tutaj fragment i po zaznaczeniu, jeżeli zaznaczycie w ten sposób fragment nut, klikając Ctrl B, możecie je kopiować aż do samego końca waszej pętli. Jest to troszeczkę wygodniejsze niż zaznaczanie pojedyncze, zobaczcie jak to brzmi. Możemy jeszcze zobaczyć, jak to zabrzmi na przykład oktawę niżej. Zejdźmy oktawę niżej w GMS-ie. Lepiej czy gorzej, to już jest kwestia dyskusyjna. Na ten moment myślę, że możemy zostać w tej oktawie. Najwyżej wrócimy się tutaj na etapie miksu i spróbujemy coś jeszcze poprawić. Posłuchajmy jeszcze, jak to brzmi. Myślę, że całkiem przyzwoicie i całkiem przyjemnie. W związku z tym etap kompozycji możemy swobodnie uznać za zamknięty. A co następuje po etapie kompozycji? Co następuje? Słuchajcie, no miks. Zatem przejdźmy do etapu miksu. Okej, moi kochani, zatem etap miksu. W miksie będziemy musieli przede wszystkim zająć się tym, żeby troszeczkę okiełznać bas, troszeczkę tutaj, słuchajcie, zrobić porządek, jeżeli chodzi o spektrum częstotliwości, wyrównać troszeczkę poziomy. No i tym się przede wszystkim zajmiemy. Przejdźmy zatem do rzeczy. Moi kochani, tak jak widzicie, wszystkie ścieżki mam już rozlokowane na poszczególnych kanałach miksera i swobodnie możemy zacząć działać. Na początek postarajmy się troszeczkę dostosować głośności poszczególnych instrumentów, poszczególnych ścieżek. Zobaczmy, jak to brzmi. Okej, myślę, że jest całkiem w porządku i teraz pomyślmy, jak sobie rozlokować poszczególne instrumenty w panoramie, czyli panoramowanie, moi kochani. Zacznijmy od kika, odsuńmy go lekko w jedną stronę, bas w przeciwną. To już nam pozwoli uzyskać jakąś separację pomiędzy tymi instrumentami. Od razu słyszymy, że bas faktycznie uzyskał nieco miejsca. W
przeciwną stronę mniej więcej od kika odsuwamy snare, drugi puszczamy troszeczkę w stronę kika po to, żeby uzyskać taki, powiedzmy, efekt stereo. Z racji tego, że mamy dwa sample, możemy sobie na to nieco pozwolić. Hi-hety, moi kochani, pomyślmy, co z nimi. Mniej więcej w ten sposób myślę, że jest całkiem w porządku. Teraz, moi drodzy, sekcja rytmiczna, sekcja instrumentalna. Instrumenty oczywiście. Pianino zostało nagrane w ten sposób i zostało skompilowane w bibliotekę Direct Wave, że troszeczkę wybrzmiewa po stronie prawej, w związku z tym odsuwam je w lewo, wyrównując nieco ten balans i w tym momencie ono cały czas jest po prawej stronie bardziej, ale mimo wszystko nie jest to aż tak mocno słyszalne i w tym momencie myślę, że ta panorama jest w miarę sensowna. Posłuchajmy jeszcze. Myślę, że jest całkiem ok. W tym momencie myślę, że możemy, słuchajcie, przejść do tego, żeby oczyścić nieco nasz miks pod kątem częstotliwości. Zajmijmy się tym zatem. Załadujmy sobie, słuchajcie, korektor na ścieżkę z melodią i spróbujmy podcinać częstotliwości, które przeszkadzają nam troszeczkę w miksie. Jak widzimy, ta melodia gra dosyć nisko, a z racji tego, że ja bym chciał ją jednak troszeczkę wyżej słyszeć, wyłącznie, to troszeczkę podetniemy dół. Powiedzmy, że w ten sposób ona nie musi być uwydatniona w miksie, ona raczej ma budować taki ruch, powiedzmy, przy akordach, które są dosyć jednostajne mimo wszystko, prawda? I teraz, moi drodzy, pianino. Pianino, tutaj spróbujemy zrobić podobną rzecz, czyli po prostu nieco oczyścić tę ścieżkę. Na początek nieco odcinam niskie częstotliwości, po to, żeby zrobić miejsce dla basu i dla stopy. A teraz, moi drodzy, zajmiemy się troszeczkę oczyszczeniem tej ścieżki, ponieważ to jest biblioteka dostarczona bezpośrednio z FL Studio. To nie oszukujmy się, ona nie jest jakiejś wybitnej jakości, w związku z tym posiada troszeczkę rezonansów. Przydałoby się to troszeczkę oczyścić i spróbujemy to zrobić. Tym samym, zobaczcie, setupujemy sobie taką kolumnę i staramy się wyłapać częstotliwości, które będą nam przeszkadzać w brzmieniu tego pianina. No i cóż, zróbmy to zatem. Posłuchajmy, co nam tutaj za bardzo brzęczy, dźwięczy i, że tak powiem, kłuje w uszy. Słyszycie to? Spróbujmy to podciąć. Troszeczkę nam to, że tak powiem, spłaszcza brzmienie, ponieważ pozbywamy się jednej z fundamentalnych częstotliwości tego pianina, tak naprawdę. Ale dzięki temu uzyskujemy taki efekt, który był, no, mniej więcej w oryginalnym utworze, ponieważ tamto pianino było takie dosyć właśnie, powiedzmy, pozbawione tych korowych, rdzeniowych, rdzennych częstotliwości. Tutaj staramy się zrobić coś podobnego. Kolejna. Nawet nie musieliśmy zbyt długo szukać. Podetnijmy ją nieco bardziej, ponieważ przeszkadza zdecydowanie mocniej. Jest jeszcze jedna. Ja ją słyszę już w tym momencie, ale zaraz zobaczymy, czy uda nam się ją zlokalizować. Spróbujmy. No właśnie. Słyszę, że gdzieś jeszcze jest taka częstotliwość. Zobaczmy, czy uda się ją znaleźć. O. Załóżmy, że to ta.
Jeszcze nie, ale to pianino tak naprawdę jest pełne tych częstotliwości, więc spróbujmy zostawić to tak jak jest. Troszeczkę zejdźmy może jednak z tą siódemką i podetnijmy górę. Postarajmy się uzyskać taki efekt płaskiego pianina, ok. I tak jak w oryginalnym utworze, dużo oddechu zyskuje sekcja rytmiczna, perkusja z basem. Myślę, że brzmi to bardzo pozytywnie. Teraz, moi drodzy, przejdźmy do basu i postarajmy się go okiełznać przede wszystkim, bo z tego, co słyszę, to bas no, ma dosyć dużo częstotliwości, a że jest to syntezator, to prawdopodobnie będzie wybrzmiał też bardzo, bardzo nisko, muląc nam miks tak naprawdę i wykorzystując częstotliwości, które przez człowieka i tak nie są słyszane. To są częstotliwości poniżej 20 Hz. Zwykle się je odcina w miksie. Podciąłem bas w okolicach 120 Hz. W ten sposób uzyskujemy od razu troszeczkę miejsca dla stopy, która mniej więcej w tym miejscu ma no, dosyć mocnego kopa, że tak powiem. Tam jeszcze postaramy się troszeczkę pokombinować, jak przejdziemy do stopy z korektorem. I na razie myślę, że bas jest całkiem w porządku. Później jeszcze postaramy się troszeczkę go skompresować. Na razie przejdźmy do hi-hatów i spróbujmy troszeczkę je przyciemnić, że tak powiem, pozbawić ich troszeczkę tych wyższych częstotliwości. Pytanie dlaczego? Ano dlatego, że myślę, że będzie brzmiało to ciekawie. Okej, okay. Powiedzmy, że będzie to całkiem w porządku. W tym momencie przeciągamy sobie ten preset, to ustawienie korektora na pozostałe hi-hety i zobaczymy, czy będzie to brzmiało ok, czy też będziemy jeszcze musieli coś poprawić. Myślę, że brzmi to całkiem ok, ale jeszcze wejdźmy sobie, słuchajcie, w te korektory i zobaczmy, co tam się dzieje. Troszkę jednak poprawmy może ten preset. No chociaż tutaj nie jest aż tak źle. Ok, teraz moi drodzy, snary. Puszczam je osobno, ponieważ chcę słyszeć, co się dzieje z dźwiękiem. I teraz moi drodzy, przejdźmy sobie do snara numer 2. Załadujmy na nim korektor. Odetnijmy niskie częstotliwości. Tutaj wydobądźmy troszeczkę ten taki charakterystyczny trzask werbla. Chciałbym wydobyć jakieś konkretne częstotliwości, takie charakterystyczne, a nie podbijać go zbyt szeroko. Powiedzmy, że w ten sposób. I teraz, moi drodzy, przejdźmy do snera numer 1 i zobaczmy, co możemy zrobić w tym miejscu. Również odetniemy najniższe częstotliwości. No i podbijmy troszeczkę środkowe częstotliwości. Zobaczymy, czy jak utniemy go z góry, to nie zaszkodzi jego brzmieniu. Myślę, że nie. Myślę, że to będzie fajnie uzupełniać. A teraz, moi drodzy, kick. I teraz puśćmy sobie całość, żeby słyszeć, co się dzieje. Ok, odetnijmy najniższe częstotliwości ze stopy.
Jak podbicie tych dołów, nawet takie lekkie, jakie spowodowało od razu uderzenie w tej stopie, prawda? Pamiętając, że podcinaliśmy bas w okolicach 122 Hz, podbijam w tym samym miejscu stopę, tak żeby, że tak powiem, te instrumenty ze sobą się zazębiły. A podetnę stopę mniej więcej w okolicach 300 Hz. Bo tam podbijałem bas. W stopie jest troszeczkę za dużo basu, w mojej opinii. Teraz myślę, że stopa brzmi troszeczkę lepiej. W związku z tym, słuchajcie, że jeszcze możemy uzyskać troszeczkę większą separację pomiędzy stopą a basem, wrzuciłbym tutaj na bas po pierwsze to limiter, żeby troszeczkę go spłaszczyć. Żeby ten bas mimo wszystko był troszkę bardziej liniowy. Teraz musimy zrekompensować mu nieco głośność. Okej, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest drugi Fruity Limiter, ale działający już w trybie kompresji. I wrzucenie tutaj sidechaina, który będzie wywoływany przez stopę. W ten sposób uzyskamy jeszcze większą separację pomiędzy basem a stopą. Jeżeli nie wiecie, jak zrobić sidechain, odsyłam was do mojego filmu na ten temat. Znajdziecie go w prawym górnym rogu ekranu. A my działamy dalej. Moi kochani, w tym momencie, zobaczcie, mamy wrzucony tutaj limiter i możemy setupować sidechain. Puśćmy sobie naszą pętlę, tak żeby słyszeć, co się dzieje, i ja zacznę po prostu setupować sidechain. Myślę, że brzmi to całkiem ciekawie, zostawmy to w tej formie. I tak jak słyszycie, w momencie, kiedy uderza stopa, bas automatycznie jest kompresowany, ścisza się, w ten sposób stopa uzyskuje miejsce, no i bas ma też swoje miejsce, bo wybrzmiewa zaraz po niej. I myślę, że to jest bardzo, bardzo pozytywny efekt. I teraz, moi drodzy, tak. Tutaj tak naprawdę już mamy większość rzeczy zrobioną. Ja bym tylko tutaj jeszcze wrzucił, słuchajcie, delay na melodię. Pomyślmy tylko, jak go fajnie setupować. Puszczam go w trybie ping-pong. Jest to zdecydowanie zbyt gęste. Spróbujmy na czwórkę. Pół milisekundowy, słuchajcie, offset, opóźnienie na prawym odbiciu. I teraz spróbujmy jeszcze troszeczkę odciąć górę z delaya. Zwiększyłem troszeczkę jeszcze offset, uzyskujemy troszeczkę więcej takiego obrazu stereo, myślę, że jest to całkiem przyjemne. Zastanawiam się nad tym, czy używać tutaj pogłosu, ale chyba sobie darujemy. Puśćmy sobie całą pętlę. Teraz wrzucam limiter na pianino, tutaj nie będziemy robić zbyt dużych zmian. Chciałbym jedynie troszeczkę wyrównać to pianino, żeby ten transient nie był tak ostry.
Okej, myślę, że brzmi to całkiem pozytywnie. W tym momencie myślę, że moglibyśmy już przejść do działania na grupach tak naprawdę. Przejdźmy zatem. Sekcja rytmiczna, puśćmy ją sobie samotnie, że tak powiem, bez pianina i bez melodii. Ależ ta stopa tłucze, ściszmy ją jeszcze trochę. Zobaczymy, jak to później zabrzmi w kontekście, ale na razie no daje po uszach, słuchajcie. Przejdźmy na kanał grupy, o, w ten sposób. I tutaj, słuchajcie, załadujmy sobie Fruity Blood Overdrive, po to, żeby troszeczkę te sekcje nasycić. Nie będziemy tutaj naprawdę mocno jej nasycać. Troszeczkę, dosłownie troszeczkę. Myślę, że to nam da takiego pazura jeszcze lepszego przebicia. Okej, czujecie to? Właśnie o to chodzi. I teraz, moi drodzy, kompresja. Fruity kompresor. Wrzucimy sobie dosyć agresywne ustawienia kompresji. I teraz będziemy je wycofywać po to, żeby uzyskać optymalny efekt. Ja się zawsze bronię przed taką mocną kompresją, ale kurczę, wydaje mi się, że brzmi to całkiem fajnie. Zobaczmy jeszcze, czy możemy tutaj coś pokombinować. Okej, zobaczmy. Zobaczmy, jak to brzmi. Przejdźmy jeszcze na chwilkę do hi-hatu, bo teraz sobie pomyślałem, że w oryginalnym utworze on był taki dosyć spłaszczony, że tak powiem, liniowy, jeżeli chodzi o głośność. Możemy to uzyskać limiterem. Chociaż niewiele to zmienia tak naprawdę, bo on nie zdąży nawet wybrzmieć do końca. Ucina się od razu sample. Ale dobra, zostawmy to już w tej formie. I wrzućmy jeszcze, słuchajcie, lekki pogłos na sekcję rytmiczną. Utnijmy tylko z niej niskie częstotliwości. Przepuśćmy wszystkie, może nie wszystkie. Ale przepuśćmy wysokie. Multiplikację basu wyłączmy, puśćmy go w stereo. Okej, stworzyliśmy lekką przestrzeń, nie chcę z tym też przesadzać. Myślę, że brzmi to całkiem fajnie. Stworzyliśmy jakiś taki mały pokój, w którym porusza się nasza sekcja rytmiczna. Zobaczmy jeszcze, czy możemy z rozmiarem pokoju pokombinować swoją drogą. Może coś w tym stylu. Myślę, że jest dosyć fajny efekt. I teraz, moi drodzy, możemy przejść do sekcji instrumentów. I tutaj zrobimy podobne czary-mary. Wrzucimy sobie Fruity Blood Overdrive i zobaczymy, na ile możemy sobie pozwolić z tym nasycaniem.
To myślę, że brzmi to całkiem ok. I teraz, moi drodzy, wrzucimy sobie tutaj kompresję. I zadziałamy podobnie. Mocne ustawienia kompresji, a następnie wycofywanie. Okej, okay. Myślę, że jest to całkiem okej, okay. W porządku efekt. Zobaczmy, jak to zabrzmi w kontekście. Myślę, że jest całkiem w porządku. Teraz wrzućmy sobie tutaj. Tutaj wrzućmy sobie, słuchajcie, jeszcze pogłos. I zobaczmy, czy to ma sens. Być może coś w tym stylu. Zobaczmy, jak to zabrzmi w kontekście. No słuchajcie, jest całkiem okej. Okay. Niemniej to pianino troszeczkę... troszeczkę mi tam nie pasuje. Za dużo tych częstotliwości, które psują jego brzmienie. Zobaczmy, czy możemy coś tutaj jeszcze z tym wykombinować. Weźmy sobie na przykład właśnie tę kolumnę numer 4. I spróbujmy poszukać jakiejś częstotliwości, która tutaj zdecydowanie nie gra. No powiedzmy, że ta. Zdaje się być lepiej, ale jeszcze nie jest idealnie. No nic z tym nie zrobimy, słuchajcie, choćbyśmy nie wiem jak kombinowali. Okej, myślę, że jest całkiem w porządku. Jeszcze bym się pokusił może odrobinę o ściszenie hi-hatów. Okej, jak dla mnie jest w porządku i na tym etap miksu pozostaje mi zakończyć. Jeżeli chcecie wprowadzić więcej zmian, możecie to zrobić oczywiście na własnych komputerach, ponieważ sesję z tym instrumentalem dostaniecie ode mnie w opisie filmu. A my lecimy do etapu aranżacji. Okej, moi kochani, zatem etap aranżacyjny. Skończyliśmy już miks, nasz utwór brzmi całkiem okej. Słuchajcie, tam jeszcze oczywiście można coś poprawić, ale to już zadanie dla was. I cóż, moi drodzy, teraz przyszło nam tylko i wyłącznie porozkładać poszczególne ścieżki w taki sposób, żeby utwór rozwijał się i nie nudził słuchacza. W związku z tym przejdźmy do pracy. Tak jak widzicie, ja już wszystkie ścieżki mam rozłożone na osobnych patternach i tak naprawdę utwór jest przygotowany do tego, żeby go aranżować. W związku z tym możemy przejść do pracy. Myślę, że zaczniemy mniej więcej tak, jak zaczyna się oryginalny utwór, czyli od sekcji instrumentalnej, a do tego zdaje się, że mamy tam snare oraz hi-hat. Okej, i w tym momencie, moi drodzy, możemy sobie, myślę, że wrzucić kick, który sobie dorównamy. Wrzućmy sobie tutaj jeszcze snapowanie do taktu. Okej, i teraz, moi drodzy, tak, myślę sobie, że możemy dorzucić już swobodnie hi-hat otwarty, ponieważ wchodzi cała sekcja perkusyjna. No i do tego oczywiście nie może zabraknąć basu. Zobaczmy.
Troszeczkę za wcześnie mamy tutaj, słuchajcie, kick. Kwestia snapowania. Dobra, teraz już będzie działać. I tutaj w związku z tym teraz mamy drobną przerwę, więc jeszcze i to musimy poprawić. Znaczy tak naprawdę nie musimy, ale ja chcę mieć porządek. Okej. Dobra, możemy działać dalej. W związku z tym mamy, słuchajcie, powiedzmy, że sekcję zwrotki. Do tego możemy dorzucić melodię, na przykład w tym miejscu. A w tym miejscu zrobimy sobie, słuchajcie, sekcję refrenową, która będzie trwała dwie pętle, powiedzmy, tak żeby też nie było za długo, nie? I tutaj skasujemy melodię. Znowu w ogóle myślę, że moglibyśmy tę melodię puścić już na całą zwrotkę, a niech będzie. Dobra, zróbmy to w ten sposób i tutaj, moi drodzy, usuwamy kick i usuwamy bas. I tak naprawdę to jest cała robota. Cały czas trochę mnie kłuje to pianino, ale no cóż zrobić. Działamy z takimi instrumentami, które możecie dosyć łatwo odnaleźć. Albo w sieci, albo bezpośrednio w FL Studio. I w związku z tym no brzmi to tak, jak brzmi, nie idealnie, ale myślę, że będziecie w stanie z tego wyciągnąć coś dla siebie. Dobrze, moi kochani. Tutaj mamy w zasadzie bardzo prostą aranżację, która no niewiele się zmienia w toku całego utworu. Tam są jeszcze dodane pady albo jakiś dziwny syntezator, który gdzieś tam momentami się dosłownie pojawia. Tutaj już nie mamy na to czasu, żeby coś takiego przygotowywać, ale słuchajcie, na ten moment tak naprawdę myślę, że to jest główny szkielet, który mogliśmy przygotować. Jedyne, co możemy zrobić, to wprowadzić automatyzację dla takiej rzeczy, jaką jest punkt odcięcia filtra, i zrobimy automatyzację dla filtra dolnoprzepustowego na sekcji instrumentalnej. I puśćmy sobie automatyzację. OK. I zobaczmy, co możemy tutaj wymyślić. Ja myślę, że tę automatyzację wykorzystamy głównie do kreowania przejść, na przykład takich. Bo to zawsze fajnie działa w aranżacji. Prawda? OK. I tutaj możemy jeszcze sobie wykreować takie drobne przejście, na przykład przed wejściem w refren. I przed wejściem w refren myślę, że moglibyśmy jeszcze się pokusić o to, żeby zrobić automatyzację dla sekcji rytmicznej, ale w troszeczkę innej odsłonie. Zobaczymy, czy wyjdzie mi to, co mam na myśli. W związku z tym wrzućmy sobie tutaj jeszcze Fruity Parametric EQ i setupujmy dokładnie taki sam filtr dolnoprzepustowy. O, w ten sposób. I zróbmy automatyzację. I ona już nam się pojawia bezpośrednio na playliście. I teraz, moi drodzy, tak. Myślę sobie o tym, żeby na przykład w tym miejscu troszeczkę odciąć filtrem perkusję i zrobić tak, żeby ona wracała z czasem wraz z wejściem na refren. Zobaczcie. I tak to mniej więcej brzmi. Dobrze, moi kochani.
Jeżeli chodzi o etap aranżacji, myślę, że to tak naprawdę wszystko, co mogę wam dzisiaj pokazać. Pokazałem wam kilka patentów, mniej więcej to, jak ten utwór jest skonstruowany i mam nadzieję, że będziecie z tego w stanie wyciągnąć coś dla siebie i coś dla swoich produkcji, do tego, jak osiągnąć podobny klimat. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Self-Made Beats. Ja jestem Bonifacy i było mi niezmiernie miło gościć was w kolejnym odcinku. Kłaniam się wam nisko, dziękuję za uwagę i słuchajcie, moi drodzy, jeżeli ten film wam się podobał i uznajecie go za pomocny, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapkę w górę. Pamiętajcie też o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić żadnych filmów z serii Self-Made Beats, Self-Made Tips i też innych, które się pojawiają na moim kanale. A słuchajcie, ponadto, jeżeli chcecie lub macie pomysł na jakiś temat odcinka, to serdecznie zapraszam was do opisu filmu. Do opisu filmu też, bo tam znajdziecie sesję z tym instrumentalem. Natomiast zapraszam was do sekcji komentarzy. Zostawcie mi komentarz, zostawcie sugestie na kolejny odcinek. Ja je bardzo chętnie biorę pod uwagę. Na koniec puszczę wam ten beat dwukrotnie, tak żebyście mogli się z nim osłuchać, jeszcze posłuchać go troszeczkę i podjąć jakieś akcje. Na przykład właśnie wbić do opisu filmu, pobrać sesję z tym instrumentalem, wbić do mnie na Face'a i na SoundClouda. Linki też znajdziecie w opisie. I z mojej strony, słuchajcie, to tyle. Dziękuję wam raz jeszcze za to, że byliście dzisiaj moimi gośćmi. I mam nadzieję, że widzimy się tutaj w przyszły czwartek o godzinie 20. Trzymajcie się. Cześć.